Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Dziwne Wyzwania. Z tej strony Nina, a to The Sims 4. Tak sobie pomyślałam, że spróbuję jeszcze zrobić inne wyzwanie też od tyłu, z dodaniem zwierzaka. Najpierw dodamy sobie pieska. I zrobimy to tak. Na razie widzimy wszystko, nie? Robimy sobie losowo. 1, 2, 3, 4, 5. No proszę się nie oglądać. A, to są pozy, tak? Dobra. I teraz tak. Sylwetka możemy sobie wybrać. To widzimy, co zmieniamy, tak? Jako tako. Tylko, że te psy są takie bardzo przesadziste, ta rasa. Ogon mogę mu zmienić. W ogóle wyjdzie zupełnie coś innego z tego psa, jak zacznę go zmieniać. O, jest mi taka świnka. Taki zwisający bym chciała. Umaszczenie też mogę jakoś zmienić na taką jakąś, nie wiem, o to na przykład. To ubranie to nie używamy. I chodzi o to, że w momencie, kiedy wejdę w... Nie w rasy, Boże, co? O! Tryb detali. To wtedy właśnie widzimy coś, co chciałam, żeby było tutaj, jak próbowałam zrobić faceta od tyłu. Żeby właśnie móc dopasować kształt głowy, uszu, oczu, wszystkich takich. Ale się nie dało. Więc tutaj zmieniamy, bo możemy, bo widzimy, co się zmieni. Ale nie widzimy z przodu, więc taka będzie zabawa. Uszy damy może klapciate. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co cudo. Nos damy może taki szeroki. I oczy. Oczy dwukolorowe koniecznie. Jedno niebieskie damy. Damy takie oczy, jakie być oczy mu. Takie o. A drugie damy, no takie pomarańczowe. No i to malowanie został. Ale tak sobie jeszcze pomyślałam, że jeszcze mu to umaszczenie trochę zmienię. I zaraz zobaczymy, co nam wyszło z mordki. No dobra, wyjdźmy z tego. Uwaga. Jaki słodziak! Jaki brzydki słodziak! On wygląda jak Gollum! No przecież to jest spojrzenie Golluma! Te oczy, to czoło, normalnie Gollum. Tutaj taka sylwetka gruba. Dobra, zrobimy sobie jeszcze kota w ten sam sposób. Niech mają. Wesoło. Dobra. Dobra, obracamy tyłem. Robimy losowanie 5 razy. O matko, co mi się trafiło? I teraz będziemy sobie sylwetkę dopasowywać. Taką bardziej smukłą chciałam, taką... taką... nie, taką. O, tak. Ogonek jednak mu damy. Niech ma. Niech się cieszy. Umaszczenie... właśnie, wybierzmy coś. Nie miałam pojęcia, że to są takie rzeczy. Mału. O, taki. Taki tylko inny kolor bym chciała. Na przykład... aha, tylko odcień jest. To jest abisyńczyk raczej. Kot, na którego choruję od wieku, chciałabym mieć. Trzykretowy. O, a może faktycznie jakiś... nie, jasno zrobiłam. Jasnego zrobimy. Albo... o, siwego takiego. I teraz z sierści jeszcze możemy dopasować... uuu, sierści kocich jest multum. Ja naprawdę pierwszy raz robię jakieś zwierzę w tych Simsach, bo... nie miałam takiej potrzeby, po prostu miałam koty adoptowane i nie bawiłam się tym. Ta mi się podoba. I teraz czy mogę mu dopasować? Tak, też mogę tak samo. Kształt głowy. Ale to będzie brzydkie. Taki bym kształt chciała. Uszy mu zmienimy na takie większe, taki fenek wyjdzie. Nosek. Nosek. Może taką mniejszą mordkę zrobimy mu. I oczy jednokolorowe, ale chciałam, żeby były zielone oba. I żeby były takie bardzo wiedźmińskie. To chyba takie będą. Okej. Okay. I to wszystko. Wychodzimy, bo nie możemy więcej nic zrobić, bo to się nie da. Dobra. No okej. Okay. To byliśmy. I teraz obracamy koteła, i żeby zobaczyć, jak wygląda. Koteł. Jaki creepy!
To jest kot z Cheshire. Tylko się nie uśmiechnij, nie pokaż wszystkich ludzkich zębów, bo po prostu się schacham. Mam się fajnie te oczy błyszczą. O Jezus, spojrzał na mnie. Zawał. Nie, no fajne, fajne te wyzwania są takie, no, można sobie pokombinować. Dziwną ma tą sylwetkę, ale dobra, podoba mi się. Jeszcze chciałam jedną rzecz zrobić. Chciałam zobaczyć, jakie będą mieli oni dzieci. No nie, jeszcze z nią. Ale dobra, pokaż się. No ładne dziecko wychodzi. Jeszcze raz. O, dobre macie geny, bo wam ładne dzieci wychodzą. Może ja wami pogram kiedyś? To, tylko że ładne dziecko, a potem wszystkie dorosłe może być, więc najpierw zrobimy tak. To i jeszcze bym chciała zobaczyć, jak będziesz starsza. You're bleak, Khalil. No masz męski głos po mamie. Trochę nos taki dziwny. Ale oczy też masz śliczne. Nie, no fajnie, fajnie, dobra, na razie nie. Ale może ja was kiedyś gdzieś spiknę w jakiejś prywatnej rozgrywce. Więc to tyle w tym odcinku. Do usłyszenia w kolejnym. Pa, pa!